tworzenie jednostki wojskowej w Augustowie zapowiedział wicepremier Jacek Sasin na ile wzmocni to nasze możliwości obronne o tym rozmawiam z byłym dowódcą Gromu generałem Romanem Polko dzień dobry dzień dobry dlaczego stacjonowanie żołnierzy w Augustowie na tzw. przesmyku suwalskim jest ważne sam przesmyk suwalski był bardzo zagrożony ze strony Rosji to był taki newralgiczny kierunek który Rosja musiała zdobyć, żeby atakować Litwę, Łotwę, Estonię, żeby odciąć właściwie te kraje od pozostałych krajów Sojuszu NATO. Teraz w dalszym ciągu ten region jest ważny, ale o tyle łatwiej, że Finlandia jest członkiem Sojuszu NATO i pod tym względem możemy czuć się bezpieczni. A jak jeszcze można zabezpieczyć przesmyk suwalski? Nie należy zwijać jednostek. Pamiętamy te działania ministra Siemoniaka, Klicha, które redukowały naszą obecność właśnie w tym ważnym strategicznie regionie. Należy rozbudowywać tutaj też infrastrukturę krytyczną, która pozwoli stacjonować wojskom, nie dlatego, że bronimy tylko terytorium Polski, ale trzeba pamiętać, że prawdopodobnym kierunek działań to będzie Litwa, Łotwa, Estonia i jeżeli tam uderzy Putin, musimy również udzielać pomocy, czyli Białystok w istocie stałby się wtedy czymś takim, jak dzisiaj jest Rzeszów, takim hubem, bazą, z którego wyprowadzane byłyby też uderzenia w kierunku agresora. Myślę, że jest to jeden z takich możliwych scenariuszy. Tych scenariuszy jest wiele, na szczęście w Sojuszu NATO wreszcie wskazano na Rosję jako agresora, a nie ma takiego życzeniowego myślenia, które dominowało do tej pory, że Rosja to przecież taki przyjazny kraj, który chce tylko rozbudowywać się i umacniać gospodarczo. Jednostki będą między innymi w Czartajewie koło Siemiaty, Człomży, Grajewie, Kolnie. W tym ostatnim mieście żołnierze mogą pojawić się już na przełomie maja i czerwca. Na ile wzmocni to obronność na terenie tylko województwa podlaskiego? To jest trudny rejon, niełatwy rejon do prowadzenia działań bojowych. Rzeczywiście trzeba znać specyfikę tego terenu, przejezdność terenu, możliwości manewrowe, jakie są. Stąd też muszą to być jednostki, które na co dzień tutaj są, funkcjonują, ćwiczą, wiedzą w jakich dniach, w jakich porach roku takie czy inne działania są możliwe, w innych nie, no z pewnością jest to po prostu uzupełnienie tego systemu obrony Rzeczpospolitej w ramach tej. Dyrektywy Strategiczno-Politycznej, która mówi, że nie oddajemy ani piędzi ziemi. Czyli, krótko mówiąc. Nie prowadzimy działań manewrowych w pasie przesłaniania, gdzie pozwalamy Rosjanom dojść do rubieży rzeki Wisły i wtedy liczymy, że sojusz NATO przyjdzie nam z pomocą. Tylko bronimy się i jesteśmy w stale obecni na tym terytorium. NATO już nie deklaruje pomocy w ciągu dwóch, trzech miesięcy, tylko postawiło na działania wywiadowcze, też ta kolektywna obrona ma być realizowana od pierwszych dni potencjalnej agresji. Mija rok od uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny jak ocenia pan tempo wzmacniania? Polskich sił mundurowych. Ta ustawa przede wszystkim zerwała z mroczną przeszłością z minionej epoki, z epoki PRL-u. Tam ta stara ustawa, sprzed lat, wielokrotnie modyfikowana, naprawdę wyrzucała świetnych żołnierzy za burtę. Myślę, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Żołnierze weterani z Iraku, z Afganistanu. Oni nie mogli awansować w służbie, ponieważ ten system właśnie tak dziwnie był skonstruowany. Łatwiej było zostać pod oficerem, oficerem przychodząc z cywila z wyższym wykształceniem, niż w trakcie służby zdobyć doświadczenie bojowe, uzupełnić wykształcenie. Okazało się, że awans był blokowany. W ten sposób minister Klich niestety wielu wspaniałych żołnierzy wyrzucił za burtę. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt tej ustawy to jest przede wszystkim pozytywny nabór wiele możliwości i form takiej dobrowolnej służby. Ten potencjał w naszym narodzie jest bardzo duży. Ochotników nie brakuje. A w szczególności takich ochotników, którzy chcieliby coś robić dla ojczyzny, ale niekoniecznie zawodowo. I wojska obrony terytorialnej nie są w tej chwili jedyną alternatywą. I kolejna rzecz to jest znalezienie możliwości budżetowania rozwoju technologicznego sił zbrojnych. Myśmy wykorzystali ten kryzys, który ma miejsce, na to, żeby zerwać z tym uzbrojeniem postsowieckim. Budujemy technologię XXI wieku F-35, Heimarsy, Abramsy, również te polskie produkty realizowane wspólnie z Koreą Południową. No to wszystko dzisiaj wskazuje na to, że polska armia jest najnowocześniejsza w świecie. Nie ma w tym ani odrobiny przesady. Stąd też ta selekcja do wojska musi być pozytywna i ustawa o obronie ojczyzny przez wskazanie takich kierunków daje taką możliwość, pewność. Powiedział pan, że polska armia najnowocześniejsza w świecie, ale czy będzie najsilniejszą armią lądową w Europie, bo wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiada, że tak już będzie za dwa lata. Czy to realny scenariusz? Obawiam się, że tak. A dlaczego słowo Obawiam, no bo przecież to Niemcy Francja sytuują siebie w roli liderów i cały czas pamiętamy o tym, że zależy nam na obronie kolektywnej. Chcielibyśmy. W sytuacjach zagrożenia liczyć na kilkanaście baterii patriot z Niemiec, które będzie przeniesiona do Polski, jakieś francuskie wsparcie, czy artyleryjskie, czy lotnicze, które przybędzie, no pamiętajmy o tym, że budujemy potencjał bojowy wynikający z artykułu trzeciego zdolności bojowe, które pozwolą nam się bronić razem. Stąd też Polska wskazała dobry kierunek, 4% PKB, może nawet więcej, modernizacja armii to pozwala odstraszać, to pozwala rzeczywiście zbudować potencjał, który skutecznie radzi potencjalnego agresora, ale nawet Stany Zjednoczone, kiedy po ataku na World Trade Center realizowały swoją misję bojową. No to chciały realizować to kolektywnie, Polska również I, i stąd też to słowo obawa, bo pozostałe kraje powinny pójść naszym tropem, tropem tych krajów, chociażby jak Finlandia, Szwecja, które doskonale zdają sobie sprawę, że żyjemy w trudnych czasach, musimy się zbroić, bo w przeciwnym wypadku możemy stać się celem agresji Rosjan. Choć było już dementi, ale obawa pozostała chodzi o ubiegłotygodniowe informacje o planach Bundeswery wycofania z polski niemieckiego systemu obrony powietrznej patriot. Dlaczego? Ten system jest nam potrzebny. Nie wiem, dlaczego takie informacje pojawiły się w ogóle w mediach. Przede wszystkim toczy się wojna informacyjna, propagandowa i z pewnością jest to na rękę Putinowi, bo wszelkie niesnaski między partnerami w ramach sojuszu NATO to jest coś, co pozwala Putinowi realizować tą starą strategię dzielenia i rozgrywania każdego kraju Europy osobno. To tak naprawdę te baterie niemieckie Patriot ulokowane w Polsce są potrzebne samym Niemcom, bo one chronią europejskiego nieba. Rakiety balistyczne mają zasięgi kilku tysięcy kilometrów. I równie dobrze mogą uderzyć w Warszawę jak i w Berlin. Stąd też wspólne działanie w systemie teraz amerykańsko-polsko-niemieckim, bo tego typu rakiety, te trzy kraje w Polsce mają rozlokowane, no z pewnością buduje silniejszą tą kopułę, która chroni nas przed nawet przypadkową zabłąkaną rakietą, która mogłaby nadlecieć na terytorium Sojuszu NATO ze strony rosyjskiej. Nawiązując do sytuacji na froncie w Ukrainie, siły zbrojne Ukrainy zapowiadają ataki na okupowany przez Rosję Krym. Na ile dziś ten scenariusz jest realny? A jeżeli tak, to jak ofensywa będzie wyglądać, skoro są tam cywile? To tak naprawdę jest ostatnia szansa dla Ukrainy, jeżeli w ciągu roku Ukrainy nie odzyska tych terenów, które są okupowane przez Rosjan, no to wówczas konflikt na tych obszarach będzie się toczył przez wiele lat, a Rosjanie będą się na tym obszarach umacniać. Stąd też kluczowe jest błyskawiczne uderzenie, przejęcie inicjatywy przez stronę ukraińską, utrzymanie jej odzyskanie terytoriów i budowanie pokoju. Żeby wojna zakończyła się, potrzebne jest wyparcie Rosjan z okupowanych terytoriów, wstąpienie Ukrainy do sojuszu NATO i do struktur gospodarczych Unii Europejskiej. W przeciwnym wypadku strona rosyjska Zawsze będzie zagrożeniem. Będzie z pewnością robiła wszystko, żeby destabilizować Ukrainę. To zagrożenie, które dotyczy nie tylko Ukrainy, ale całej Europy, będzie się tliło i uderzy pewnie tak jak po 2014 roku. Mam nadzieję, że taki scenariusz takiego zgniłego pokoju za wszelką cenę się nie spełni, że ta ukraińska ofensywa wiosną, jesienią przyniesie pożądane skutki. Kraje Unii Europejskiej nie będą debatować na ten temat, jak to zakończyć i, i żeby może jednak Putinowi jakiś okup, jak terroryzm, dać, tylko będą wspierać Ukrainę tym, czym naprawdę są w stanie ją wspierać, a nie będą utyskiwać, jak ostatnio ze strony niemieckiej usłyszałem, że im się już zasoby strategiczne wyczerpały. Na razie wszyscy, łącznie z Rosjanami, czekają na ukraińską ofensywę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem Polskiego Radia był były dowódca gromu generał Roman Polko.